Jojo, się Mago z tej strony Barty 99 i witam was w kolejnym odcinku z Epoxa 19 i dzisiaj witam was od mechanika do rolnika i już tutaj troszeczkę późną godzinę, mamy już po 18, coś takiego. No ja dzisiaj odremontowałem gruberek i będę zawoził do sąsiada mojego obok na wsi drugi zresztą gruberek. Muszę mu odstawić przelew pieniędzy, już doszedł, więc tylko dostarczyć maszynę muszę. Ciągnik zabieram na razie do siebie, bo golf tutaj zostaje, a jutro rano sobie po prostu wrócę ciągnikiem i później już pojadę golfiną. Więc to ciśniemy na moją wioskę tam. Nie? Dobra, lecimy. Jak widzicie, tutaj ten ursusik trochę słabo pali. No bo no, przed remontem jest, będziemy go prawdopodobnie już jutro zaczynać rozbierać i będzie remontowany. No musimy tego grubera dostarczyć, on ma chyba 2,5 metra. Był on z wałem, ale wał był tak pokruszony, że po prostu klient nam powiedział, że możemy go zdjąć, więc zdjęliśmy. No i nie chciał kupować na razie nowego wału, jak będzie trzeba, to powiedział, że po prostu dostarczy jakby fundusze, można tak powiedzieć, i żebyśmy zrobili po prostu. Mówi, że sezon się zbliża, więc no nie ma czasu po prostu na takie pierdoły, jak wał na przykład u niego, bo dla niego nie jest jakieś to ważne, bo też na dużo nie ma do roboty, nie? Z drugi gruberek. Ma dwa gruberki. Jeden jest taki na płytko, ten na głęboko naprawdę idzie. Więc no. A dzisiaj też się zajmiemy opryskiem rzepaku, dlatego troszeczkę jest późniejsza godzina. Po prostu pszczoły musiały to wszystko zapylić. No i wiecie, jak to jest z pszczelarzami po prostu, żeby trzymać się tych jakby procedur. Dobra, to tutaj ten gość. Bo tutaj też ma takiego ładnego zatorka. O, widzicie? Tutaj jest jeden gruber. O, tam wziutek. Rąbie drzewo, nie będziemy mu przeszkadzać. Postawimy po grubera, tego drugiego. No. Pieniądze dostarczył, więc tylko trzeba dostarczyć gruber, odpiąć i dobra. Lecimy na gospodarstwo. I ogień. Lecimy. Dobra. 30 już mam przygotowaną, bo to na ten. Na wprost moje pole od razu będziemy pryskać. Rzepak mój. Piękny. Więc go opryskam pięknie. O, już widać opryskiwać, wyróżnia się. Więc będziemy pryskać. Orsusik zostaje u mnie na razie. Do jutra można powiedzieć, że zostaje, bo jutro rano do roboty znowu. Dobra, postawiłem go sobie tutaj, niech stoi tutaj. O, cyk. Dobra, wysiadamy. O, no i stoi sobie ursusik. Naprawdę fajny ursus. Tylko, no, trzeba go wyremontować, nie? Dobra, biegniemy do 30. Będziemy pryskać. Wszystko jest przygotowane. Patrzcie, jak rzepak wygląda tutaj. Rewelacja. Lanca, coś takiego. Dobra, gitara. No to ciśniemy. Też trzeba chyba przeciwko chwastom opryskać. Na razie leci nawóz. Muszę zobaczyć sobie tutaj. Chwasty włączone są, ok. Dobra, pyska pięknie wszystko. Czyli taka luźna robota. Tylko. No bo też wiesz, bo już jest, to nie ma co się jakby rozwodzić nad tym wszystkim. Opryskiwacz ogólnie bardzo fajnie się sprawuje. Nie narzekam, mam go już drugi sezon. I jest git. Naprawdę fajny opryskiwacz. Nie narzekam.
będziemy musieli jakoś inaczej wrócić. Bo wiecie, jakby nie będziemy jakieś zboże przez rzepak. Więc no, ciśniemy sobie. 30 daje radę. No. Lanca ma chyba około 12 metrów. Coś takiego. Też nie jest ona jakby tak ucięta, tylko jest ona tam zaokrąglona na drugim końcu, jak widzicie. Tam też za bardzo nie można jakby zahaczyć coś. Jest tak fajnie jakby obicie takie. Nie. No i dobra, dojeżdżamy do końca. W dołu i składamy. Syk. Dobra. Syk. Dobra. Teraz musimy jakoś pojechać. Teraz tak. Idziemy tędy czy tędy? Dobra, pociśniemy tędy. Ogień. Jedziemy na gospodarstwo. O kurde, ty. Doły, wertepy. Patrzę, którędy by tu przejechać. Jakoś. No, musimy chyba na koło pojechać. Bo nie ma takiej dużej miedzy. To musimy chyba cisnąć na koło. No. Musimy na koło jechać. A nie, czy jest łąka? Dobra, ciśniemy przez łąkę. Pojedziemy tutaj bokiem, żeby nie było za bardzo, wiecie. Jest rozjechany, tylko jeden ślad praktycznie idzie po łące, bo tu jest... O kurde, ale tu jest zniesienie. Bo tu jest słup. No i żeby tylko jeden ślad jakby jechał. Bo kurde, trzcieska idzie jak dzik w zaroślach. Kukurydza wysoka tutaj już widzę. Fajnie, fajnie. O, no i gitara. Wyjechać. A, tu jest przejazd. Dobra, no to ciśniemy na gospodarstwo. Trzeba wszystko pozamykać. Trzcieskę schować do garażu. Tak to wygląda. No. Skręcamy sobie tutaj. No. Zaparkujemy chyba sobie tutaj. O, cyk. O kurde. Chyba zahaczymy, bo oczywiście, że tak. Przejdzie? A co jest, kurde, no? Nie chcę wejść. A co jest? Kolizja, serio? No dobra, no. Zaparkujemy tutaj pod tą wiatką. Dobra, opuścimy. Ej, opuszczony był, kurde. No dobra, to zamykamy tutaj stodołę. Jeszcze bramy zamkniemy, żeby tu nikt nie wchodził, jakby coś. No, cyk. Dobra. No i co? Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i do następnego odcinka. Na razie, cześć.